Tak. Dzisiaj studium mareczkowe, proszę Państwa. Ja już powiedziałam, Mareczku, lepiej by było dla Ciebie, gdybyś zmienił imię i nazwisko. No tak. Tak jak to czynili świętej pamięci kardynał Franciszek i Uczymy się od Jana Pawła postawy ojcowskiej otwartości, która jest pełna wyrozumiałości, ale również stawia wymagania. My, kapłani archidiecezji, pragniemy zawsze widzieć w biskupie pasterza, którego wybrał i posłał najwyższy pasterz i kapłan. I jeszcze brat Albert w stulecie śmierci, który pomaga nam przyjąć, zgłębić, realizować powołanie do miłosierdzia. Trzeba być dobrym jak chleb, biskup jak chleb, wobec wszystkich i każdego, wobec grup i wspólnot, wobec chorych i ubogich, wobec życzliwych, obojętnych, a także wobec wrogo nastawionych. Przyjmując księdza arcybiskupa jako swego pasterza, ojca i brata, przyjmujemy Pawłowe poznać Chrystusa. I dalej pisze Paweł, i to ukrzyżowanego. Od dziś to zawołanie biskupie księdza metropolity jest naszym wspólnym programem w życiu wewnętrznym i w apostolstwie, w kapłaństwie i w rodzinie i w życiu społecznym. Ksiądz arcybiskup przyjmuje Kościół krakowski i wielorakie dobro tego kościoła, aby to dobro umacniać, bronić i wnosić swoje doświadczenia i swój charyzmat. A nasze życzenia. Ksiądz arcybiskup przybył do nas z Łodzi, tak jak święta siostra Faustyna, i razem z Tobą wypowiadamy: Jezu, ufam Tobie. I życzenia, i treść modlitwy mojej i naszej chcę zawrzeć w słowach psalmisty. Powierz Panu swoją drogę dziś, tu. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Nas wszystkich tu obecnych w katedrze i przed nią i całej archidiecezji góralska rodzina z Ludźmierza wręcza bukiet kwiatów księdzu arcybiskupowi. Teraz słowa skierowane do nas arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Panie prezydencie, drodzy bracia w biskupstwie, prezbiteracie, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia, nie chcę przedłużać już i tak tej wspaniałej uroczystości. Natomiast z całym sercem dziękuję za to, że mogliśmy stanowić wspólnotę eucharystyczną, a w
więc wspólnotę przenikniętą dziękczynieniem składanym Bogu. Dziękczynieniem pomnożonym jeszcze przez wspaniały hymn Ciebie Boga wysławiamy. Bardzo dziękuję także za wszystkie bardzo serdeczne, dobre i ciepłe słowa, które na początku tej uroczystości skierował najpierw do mnie ksiądz kardynał Stanisław, a na zakończenie mszy świętej ksiądz kardynał Zenon, ksiądz arcybiskup, metropolita poznański Stanisław i ksiądz biskup Jan, reprezentujący archidiecezję krakowską. Dziękuję także oczywiście tej wspaniałej rodzinie z Podhala, z Ludźmierzu. Ja im mówiłem, że podczas homilii wspominałem, iż od ponad 25 lat co roku bywam na Fiktorówkach, ale tak samo, a może i częściej bywałem i pewno będę bywał dalej w Ludźmierzu. Zawsze starałem się kroczyć ścieżkami Matki Bożej. Bóg zapłać za to wielkie, cudowne spotkanie, które rozpoczyna kolejny etap tego, co kardynał Karol Wojtyła określił liturgią dziejów. To jest nasz czas, nasze miejsce, które nam dał Pan. Niech nam błogosławi. Zapraszam wszystkich, dosłownie wszystkich uczestników tej Eucharystii, także na dalsze wspólne spotkanie. Są osoby, które skierują wszystkich, czy na Franciszkańską, czy tutaj jeszcze bliżej, do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Bóg zapłać. I na koniec płynące serca błogosławieństwo. Wszystkich, bo wiecie Państwo, w Warszawie, która podupadła, że gorsza od Krakowa, gorsza od Wrocławia, proszę Państwa, w tej Warszawie, to w tej chciwości, z pazerności, no to na szarpeczki, na blankieciki, tak jak to w Zachęcie robili, no Zachęta troszeczkę jakby zaczęła wychodzić z tej głupoty stanu wojennego i jego karteczkowości. Proszę Państwa, także no zobaczymy, co to będzie dalej, co to będzie dalej się działo. Dzisiaj sprawy mareczkowe, proszę Państwa. No, daj kurze grzędę i ona powiedziała, że ja wyżej siędę. No to więc po prostu jak na placu Sembeka u Mareczka, jak ma się zachowywać Mareczek? No, musi tak się piąć do góry. Do góry, tak, 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 tak. Myszy i szczury. Do góry. Myszy i szczury. Gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro. Conchita, Barbie Baby, Langström. Ekstra.